I znowu mamy pewną zmianę, to znaczy ja ten materiał nagrywałem trochę wcześniej i dzisiaj rano przeczytałem nową wiadomość maila uzupełniającego, więc dogrywam to na szybko i wrzucę w pewne elementy filmu, tak żeby uzupełnić informację. To nie jest nic jakby takiego, bez którego nie dałoby się żyć, ale ten materiał po prostu będzie kompletniejszy, bo dostaliśmy już podchłonięte nowego pakietu, czy jakieś tam poszczególne informacje, które uzupełniają cały obraz tych nowości. Także gdzieś tam w międzyczasie będą takie wstawki jak ta, które pozwolą wam no, gdzieś tam mieć trochę więcej informacji, po prostu więcej zobaczyć. Sorry, jest rano, jestem jeszcze trochę zaspany. Dobra, lecimy. Cześć, nazywam się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. No, przed nami ciekawy materiał, bo Nvidia zapowiedziała nową generację cloud gamingu i naprawdę jest to nowa generacja cloud gamingu i nie chodzi tylko o RTX 3080. Także nie przedłużając, bo fajne rzeczy, zapraszam. No dobrze, przejdziemy sobie przez całą prezentację, którą mieliśmy okazję widzieć. To znaczy, ja miałem okazję widzieć razem z innymi osobami, które są gdzieś tam w tej działce dziennikarskiej. No i tak, na początek szybkie podsumowanie, czyli GeForce Now is PC Gaming Everywhere. No i właśnie, to jest w ogóle fajna rzecz, bo te krótkie podsumowanie pokazuje nam pewne przeznaczenie i to, gdzie Nvidia kieruje swoją usługę, a mianowicie kieruje ją do graczy hardkorowych, do graczy e-sportowych, wcale nie dla amatorów, znaczy też, ale gdzieś tam ta technologia skręca w takim kierunku, no, mocnym i zaraz pokażę wam dlaczego. Więc tak, w tej chwili jakby ideą jest zbudowanie najlepszej platformy do grania w gry pecetowe, lepszej niż granie natywne ze względu na swoją mobilność. No i oczywiście oferującej najmocniejsze GPU, no bo to Nvidia i po prostu Nvidia lubi GPU. No i tak jak widzicie, chodzi o to, żeby było dostępne tysiące gier, w tej chwili jest ich ponad 1000 z różnych sklepów, oczywiście z technologią RTX, która nie jest na razie dostępna w żadnej innej usłudze, no i możemy grać na każdym sprzęcie. Co ważne, cała usługa ma już w tej chwili 12 milionów osób i ten wynik podwoił się w ciągu ostatniego roku, więc no, sami widzicie, jaki potencjał jest w ogóle w tej usłudze, no i skąd ta inwestycja. Całość pracy nad tą usługą trwa już 10 lat, no więc trzeba sobie powiedzieć, że no, jest to kawał czasu. Zaczynali od jednego data center w miejscowości Santa Clara, czyli tam, gdzie jest siedziba Nvidia. No a w tej chwili tych data center mamy 30 i te 30 data center obsługuje 80, jest dostępne w 80 krajach. 11 z nich jest w USA i 6 w Europie i to są te, które należą do Nvidia. Pozostałe to są partnerzy. No i oczywiście nam tutaj się o nowe regiony rozszerza usługa. To nie jest oczywiście ważne ze względu na nasz lokalny tutaj charakter tej chmury, czyli tego, że mówimy najczęściej o Polsce, no ale gdybyście wybierali się na jakąś wycieczkę gdzieś za granicę, to możecie też sobie pograć. No i tym sposobem pojawia się pierwszy serwer w Kanadzie, będzie on w Montrealu. Będzie to dostępna usługa w Rosji przez adres GFN.ru. Przypuszczam, że zmiana nazwy jest spowodowana jakimiś sankcjami, no bo to jednak firma amerykańska, nie wiem jak to w tej chwili wygląda. Dodatkowo będzie firma Abia będzie obsługiwała Brazylię, firma StarHub Singapur, a firma Petanet Australię z dwoma serwerami w Perth i Sydney i to będzie Australia i Nowa Zelandia, także to też będzie coś ciekawego. No i teraz gry, na szybko. 1000 gier ponad jest w ofercie oczywiście, no i jakby można spróbować, tutaj duży nacisk jest na te gry darmowe, po to, żeby po prostu ich próbować, bo próbować możemy bez żadnej inwestycji na sprzęcie, który mamy pod ręką i w tym darmowym planie możemy oczywiście konsumować sobie te 90 darmowych gier, 30 gier już zostało dodanych ponad z Epic Game Store, które są w ramach tego ich rozdawnictwa, więc tutaj też jest jakby ta synchronizacja trwa i będzie trwała. No i oczywiście darmowe weekendy, tutaj jest umowa podpisana z Ubisoftem i będzie się rozszerzało, znaczy coraz jest plan na jakby cały czas dążenie w tym kierunku, żeby te darmowe weekendy były jak najbardziej
dostępne i coraz bardziej popularne, bo tak jak wspominałem, można w nie wejść zupełnie nie mając sprzętu gamingowego, ale radośnie z nich korzystać. Gry AAA, które ostatnio się pojawiły i które się pojawią, na pewno już wam wpadło w oko New World i to będzie kolejna duża gra. New World jest już dostępne od dzisiaj, także wpadło do tego czwartkowego pakietu, więc już można ogrywać. To was oczywiście Far Cry 6, który ostatnio się pojawił, Crysis, który się pojawił w zeszłym tygodniu, Life is Strange, Dying Light 2, które wskoczy, także no, cały czas jest parcie na te gry AAA i cały czas ta współpraca się powiększa, tutaj Electronic Arts, podobnie, no już wcześniej z Apex Legends, teraz z kilkoma innymi grami weszło do usługi i będzie wchodziło dalej, także tutaj też trzeba wypatrywać nowości i ogłoszeń. No ale idziemy dalej, no i przechodzimy do rzeczy najważniejszej. Co tutaj się wydarzyło? Nowa platforma do grania, nowej generacji komputer, dzięki któremu możemy obsłużyć nasze super gry, który się nazywa GeForce Now Super Pod i każdy z tych sprzętów, każda pojedyncza szafa ma w sobie 39 200 teraflopów, 8960 CPU, jeśli patrzymy oczywiście pod kątem jednego kora, no i 11 477 760 tych CUDA cores, które mamy oczywiście w GPU. No i dobra, GeForce Now RTX 3080 Experience, czyli ta rzecz najważniejsza, nasza nowa generacja, która tak naprawdę objawia się w dwóch rzeczach, to jest pierwsza z nich. To co widzicie teraz na ekranie, to jest to, z czego będziemy korzystać w nowym planie 3080. I ten plan, ta wirtualna maszyna, która w ramach tego planu powstanie, będzie miała GPU o mocy 35 teraflopów, czyli to jest moc trzech Xboxów Series X. Generalnie porównania tutaj będą do Xboxów Series X, no bo to jakby wynika z tego, że jest to po prostu najmocniejsza aktualnie dostępna konsola. Także dostajemy tutaj pełną technologię Ampere. No i tak. 8 rdzeni, 16 wątków, 28 GB RAMu, czwartej generacji dyski SSD i stream 1440p w 120 klatkach na sekundę. Także no, to jest właśnie to. Tutaj kolejna ciekawostka. 1440p i 120 klatek będzie na PC-tach i na iMacach, natomiast na niektórych MacBookach będzie to rozdzielczość 1600p i 120 klatek. Uzupełniając jeszcze procesory, na jakich pracują serwery, te nasze wielkie superpody, to będą AMD Ryzen Threadripper Pro. Tak mówię to z dosyć dużą ekscytacją, mimo że nagrywam to później, bo w dniu prezentacji to już by się w ogóle nie udało. Także mamy tutaj no, dosyć niesamowitą sytuację. Nvidia podeszła do tematu dosyć prosto. Jak dostarczyć najlepsze doświadczenie? Trzeba wszystko podwoić. W tym wypadku jedyne co nie podwoili, czyli potroili, to moc GPU. No bo to Nvidia i oni po prostu lubią GPU. Nie ma co się dziwić. Więc no jest to pierwsza chmura z takimi możliwościami. Zupełnie nowa generacja. No i jakby te wyniki są naprawdę bliskie graniu natywnemu, a w niektórych wypadkach lepsze. No i tutaj macie takie proste porównanie do grania i opóźnień w przypadku prostych laptopów, czyli z grafiką UHD 620, dosyć popularnych do grania w takie proste gry, do Apple M1, czyli tych mocniejszych procesorów i do średniego, przeciętnego komputera na Steam z GTX-em 1060, który tutaj jest jakby 7 razy słabszy niż ten plan 3080. No ale tutaj ta część nas interesuje najbardziej i tak jak widzicie, 120 klatek powoduje znaczny spadek opóźnień, tak samo zresztą jak 60, o czym często mówię, że chmura po prostu powinna działać w 60 klatkach. Na 120 klatek tylko to jeszcze jakby bardziej uwidacznia. No i możecie pewnie zwrócić uwagę na jedną rzecz. xCloud już po zmianie sprzętu, mimo że zauważyliśmy znaczny spadek opóźnień, dalej ma je dosyć wysokie. Xbox Series X grany natywnie w 60 klatkach ma opóźnienia na poziomie 93 milisekund od wciśnięcia przycisku do pierwszej klatki, a tutaj udało się to zmniejszyć do 56 milisekund dzięki temu, że mamy nowy sprzęt, bardzo szybki i nowe technologie idące za synchronizacją obrazu. No i tutaj uwaga, wchodzimy w nową technologię, a więc Adaptive Sync.
I tu od razu uzupełnienie, Adaptive Sync wchodzi do aplikacji już dzisiaj, z najnowszą aktualizacją, także można testować. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, ogromny krok naprzód i trochę Nvidia miała łatwiej, bo ona tą technologię dewelopuje oczywiście dla grania natywnego i tutaj można było ją sobie wykorzystać, albo odwrotnie, dewelopuje ją i tu, a akurat zaleta jest taka, że są też producentem sprzętu i po prostu mogą to wykorzystywać na wielu frontach. No więc tak. Oczywiście jak odpalamy sobie Netflixa, czy jakąkolwiek usługę streamingowania wideo, to ten jakby bufor nikomu nie przeszkadza. To, że nam się wideo na początku trochę doczyta i potem jakby doczytuje już naprzód, no to nie wpływa na nasze doświadczenie w żaden sposób. To oczywiście w cloud gamingu nie jest możliwe. No i tutaj jakby oni cały czas myśleli, jak to wszystko sobie posynchronizować. No i wymyślili Adaptive Sync Technology. To jest jakby cała ta technologia, to jest nic innego jak taka synchronizacja przesyłanego obrazu z odświeżaniem waszego monitora, jakby, która wykorzystuje tą technologię Nvidia Reflex, by wyrównać komunikację, skomunikować dobrze CPU i GPU po stronie serwera, żeby nie było tego asynchronicznego bałaganu, który tutaj widzicie. I dzięki temu, że ta cała praca się dzieje, czyli przy tym Adaptive Sync te klatki są generowane synchronicznie do ich kodowania, czyli do ich przechwytywania przy oczywiście 60 lub 120 klatkach na sekundę teraz w tym nowym streamie. No i na kolejnym etapie całość jest synchronizowana z waszym ekranem, czyli z ekranem odbiorcy, stąd tutaj na tym wykresie to przesunięcie o jedną klatkę, ale nie ma żadnego przycinania się, nie ma żadnych przeskoków dzięki temu, że to wszystko jest pod pełną kontrolą tego systemu Adaptive Sync. Co ciekawe, Adaptive Sync będzie działał we wszystkich planach i tym darmowym, tu oczywiście jakby efekt będzie najmniejszy, ale będzie działał na tych z RTX-em 2080 także, no i oczywiście na tym nowym planie z RTX-em 3080. Podsumowując, mamy do 1440p i 120 klatek na sekundę transfer na Macach i PC. Także to jest w ogóle to zdjęcie, które teraz widzicie, to jest taki trochę Nvidia'owy przepis na to, jak w tej chwili, trochę też przez pandemię, wygląda taki zestaw gamingowy podstawowy, albo jak będzie wyglądał w przyszłości, to znaczy odchodzimy już od komputerów stacjonarnych, jakby tutaj prym wiodą laptopy, no i po prostu monitor z klawiaturą i myszką podłączona do laptopa z dobrą siecią będzie tym, na czym będziemy głównie grali, szczególnie przy takiej jakości usługi. No i to jest jakby cała ta sztuczka, dzięki czemu możemy w to grać. Idąc dalej, 120 klatek będzie też możliwe do osiągnięcia na telefonach, jeżeli macie ekran, który ma 120 Hz odświeżanie. I kolejna nowość, na urządzeniach z rodziny Shield, które obsługują rozdzielczość 4K i HDR, będzie możliwość grania w 4K i HDR-ze, ale uwaga, bo tutaj dopytałem, natywnie, czyli oprócz tego, że możemy oczywiście sobie skorzystać z DLSS-u, który nam jakby już tym swoim AI wyskaluje to do 4K, to gry, które będzie w stanie ten RTX uruchomić w 4K, będą uruchomione natywnie w 4K i stream będzie natywny w 4K i 60 klatkach. Nie ma na razie planów na 4K i 120 klatek, ale zadaliśmy to pytanie, natomiast z taką wielką łatwością Andrew odpowiedział, że no w tej chwili nie, bo jest po prostu za mało odbiorców, mało osób ma takie ekrany, ale obserwują temat, tak jakby to w ogóle był żaden wysiłek technologiczny, także bardzo mi się to podobało. No i to co najważniejsze, koszty. Nie jest tanio, ale nie jest też drogo. Oczywiście nie mamy jeszcze oficjalnych cen. A, już mamy oficjalne ceny i byłem blisko. To znaczy ta oficjalny pakiet to jest 490 zł na 6 miesięcy, co daje nam tam lekko ponad 80 zł na miesiąc. Dodatkowo jeszcze uzupełniająco, jeżeli jesteście abonentami Founders, to nie tracicie tego przywileju. To znaczy oprócz tego, że dostaniecie 10% rabatu przy preorderze na ten abonament RTX 3080, to dodatkowo w każdej chwili możecie wrócić sobie do abonamentu Founders i go nie tracicie, czyli nie jest tak, że jak przyjdziecie na nowy abonament, to potem wracając będziecie mieli Priority dwa razy droższe, tylko ten Founders jest, tak jak mówi nazwa, na zawsze. Polskich pewnie będzie trochę drożej, natomiast no, przyglądając się temu, co tutaj mamy, wygląda to w tej chwili tak. Pakiet darmowy, Basic, czyli nie mamy jakby te najsłabsze komputery, najsłabsze zestawy, najczęściej z GTX-ami, standardowy dostęp, czyli czasem możemy czekać w kolejce i jedna godzina długość sesji. Drugi, Priority, czyli ten, który mamy aktualnie, mamy mocniejsze zestawy, już z RTX-em, ten 2080, jakby priorytetowy dostęp do serwerów, 6-godzinne sesje i rozdzielczość 1080p
w 60 klatkach. No i nowy plan, który w tej chwili się pojawia, RTX 3080, czyli mamy już te rigi z RTX-em 3080, dostęp do tych serwerów, 8-godzinne sesje, 1440p przy 120 klatkach i 4K z HDR-em na Shield TV. Na razie tylko na Shield TV, żebyście się nie zmylili, aplikacja na Android TV i wszelkie inne boksy nie będzie obsługiwała tej rozdzielczości, jest to na razie ekskluzywne dla Shielda. Ceny. Tak jak widzicie, tutaj jest 50 euro za 6 miesięcy planu Purity. U nas to jest przy planie miesięcznym 50 zł za 1 miesiąc. No i co tu dużo patrzeć, no to jest podwójnie. Czyli przy planie miesięcznym możemy się spodziewać opłaty 100 zł za miesiąc, jeśli chodzi o RTX 3080, lub w przypadku 6 miesięcy gdzieś tak bym celował w granicę 80 zł miesięcznie przy tej opłacie półrocznej. I tak to będzie wyglądało finansowo. Tutaj jeszcze rzut okiem na plan w funtach, jeżeli będziecie na przykład korzystali w Anglii z tego, pozdrowienia, to takie będą ceny w Wielkiej Brytanii. No idziemy dalej. To właśnie tak wygląda, także z ciekawych rzeczy, takie, które smaczki jeszcze udało się wyrwać, Nvidia zatrudniła prograczy, progamerów do zespołu, żeby testować. To też pokazuje w pewien sposób, jaki jest ich target. No i oczywiście ci progracze, oprócz tego, że są pro, to skupiali się na doświadczeniu, czyli takich rzeczach, które jakby... na które teoretycznie podczas grania nie zwracamy tak bardzo uwagi, ale tylko pod warunkiem, że dobrze działają, czyli czy dźwięk jest płynny, czy gra jest sama płynna, czy nie ma jakichś drobnych przycinek, czy nie ma jakby odpowiednich opóźnień już na poziomie progamerskim. No i jakby to jest ten kierunek, w którym chcą iść, to jest ta droga, która ich jakby motywuje, przez to, że po prostu są korem branży gamingowej i ta usługa będzie ewoluowała w tym kierunku, czyli moim zdaniem w trochę innym niż będzie ewoluowała na przykład Stadia, która jest kierowana do graczy domowych, a nie hardkorowych. I to jest bardzo ciekawe, bardzo mi się to podobało. No dobrze, a dodatkowo Edge jeszcze będzie obsługiwał GeForce Now, w tej chwili on nie był tak w pełni wspierany, więc przeglądarka Edge będzie wspierała. Nie wiem, czy będzie działało na Xboxie, skoro będzie dodane, ale będzie dodane i w tej chwili będzie można grać natywnie na Chromie, na Edge'u, na Safari i oczywiście na urządzeniach iOS. Teraz tak, możemy sobie to już zamawiać, to znaczy ta usługa jest teraz w preorderach od dzisiaj i w Stanach i w Europie, natomiast Stany dostaną dostęp pierwsi, czyli w listopadzie, Europa będzie dostawała dostęp do tych serwerów w grudniu. Pierwszeństwo w zamawianiu mają abonenci planów Founders i Priority i to jest tydzień, po tygodniu już wszyscy będą mogli sobie jakby zaklepywać dostęp, jeżeli on oczywiście Was interesuje. Co więcej, z takich rzeczy na sam koniec, czyli z pytań, samo łącze się nie zwiększa, to znaczy będziemy mieli dalej gdzieś tam w okolicy 40 megabitów do 50 max, w przypadku tego 4K i 60, w przypadku takiego streamu 1440p zadeklarowali, że to będzie około 35 megabitów, to pewnie nie jest kłopot, bo mało kto Was operuje na bardzo małym łączu, jeśli chodzi o przepustowość. Ja myślę, że to będzie trochę więcej niż te 35 megabitów, tak zupełnie szczerze, ale taka jest informacja oficjalna. Nie wiem, bo niestety nie zapytałem, nie przyszło mi to wtedy do głowy, czy na Shieldzie będzie możliwość zejścia do 1440p i 120 klatek? Pewnie tak, no bo to jednak cały czas jesteśmy, operujemy gdzieś tam w tym pecetowym środowisku gry. Natomiast nie jestem w stanie tego w tej chwili potwierdzić. No i jakby z takich samych pytań, jak wygląda obraz wideo, jak jakość, no dostaliśmy tylko odpowiedzi, że jak najbardziej będzie dalej ta opcja z tym suwaczkiem, na razie w wersji domyślnej, w aplikacji na pecety, natomiast bitrate jest ok, quality look good, nie da się rozpoznać, przy tym 1440p, takie jest oficjalne stanowisko, jak będzie dalej, oczywiście zobaczymy. Na koniec padło jeszcze pytanie od jednego z kolegów z Niemiec, czy GeForce Now będzie na Switcha. W tej chwili dzieje się, że nie mają takiej informacji, oczywiście żadnych oficjalnych przecieków ani nic takiego nie ma, ale platforma Switch jak najbardziej jest super i byłaby fajną do tego, żeby obsługiwała GeForce Now. I tyle. Idziemy do podsumowania.
No jestem bardzo ciekaw waszych wrażeń. Drogo, tanio, dobrze, źle. No jakość streamu podniesiona jest super, oczywiście szkoda, że tylko w tym najdroższym planie. Czy on jest drogi? Ciężko powiedzieć, bo jednak zestaw, który to dźwignie, czyli na tej samej jakości, gdybyśmy chcieli kupić sobie komputer sesarny tylko do grania, no to jednak jest wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, a tutaj będzie to zapewne koło stówki miesięcznie, czy tam koło 80 zł, czekamy na oficjalne ceny, więc zobaczymy. No ja jestem pozytywnie nastawiony i nie chodzi mi tutaj już o cenę, to jakby odkładam na bok, bardziej chodzi mi o technologię i o to, że jesteśmy w takim fajnym miejscu, w takim fajnym momencie i naprawdę dobrze tu być, bo jednak granie sobie zdalne, czy na dużym telewizorze 4K, czy 1440p przy 120 klatkach, na czymś, czego nie mamy w domu, wynajmując to tak naprawdę na chwilę, na ten czas, kiedy chcemy się rozerwać i sobie pograć, no to muszę przyznać, że to jest po prostu świetne i bardzo się cieszę, że Nvidia ten krok popełniła. Duży plus dla nich i tak trochę ostatnio przeglądałem swoje poprzednie weekly i naprawdę od kilku ładnych tygodni już wspominałem o tym, że w Nvidii tylko ciągle są te gry i nic nowego się nie dzieje, no i proszę, bomba od razu wskoczyła na nas, także super. Komentarze są do waszej dyspozycji, zadawajcie pytania, jeżeli będę miał jakiś pakiecik fajnych pytań, to oczywiście prześlę go do Nvidii i postaram się odpowiedzi na nie uzyskać, aczkolwiek no już od dzisiaj można stawiać preordery na ten abonament, więc zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Ja oczywiście taki abonament postaram się zdobyć jak najszybciej i pokazać wam, jak to wszystko działa, zademonstrować, czy rzeczywiście możemy się pocieszyć już tym fajnym streamingiem, tymi 120 klatkami. Czeka mnie zakup monitora, także jeżeli macie jakiś fajny monitor do polecenia 1440p z wysokim odświeżaniem, to będę wdzięczny, bo muszę sobie taki zakupić. No i tyle. Dzięki w takim razie. Czekam na uwagi i pomysły i komentarze. No i do zobaczenia.